Witam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy w edycję rozszerzoną. No i w dzisiejszym odcinku oficjalnie przechodzimy do drugiego rozdziału, więc idziemy tutaj do Lestera. Może. Cieszę się, że ma nasz bieg i co dalej? Ale tu już rozmawialiśmy. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jakimś. Okej. Okay. Niech śnią. I drugi rozdział, teraz już oficjalnie i wiecie co jest najgorsze? Zapewne masz rację. Że będziemy musieli chodzić po wszystkich NPC i patrzeć, czy nie mają jakichś zadań. Mam już dość. Joru. To nie było zbyt mądre. Nie. A może ty, Melvin? Trochę dziwnie, że nie mogę sobie pogadać odnośnie twojego przyjaciela, że go także przyprowadziłem do obozu i także mój kot chce się wejść na 52 odcinek edycji rozszerzonej. Także go wpuściłem teraz. Ale dobra, pogadamy sobie z Iberionian. Z Iberionian sobie pogadamy. Udało ci się zwrócić mój dług. Dziękuję, maskręta, zapal sobie. O, bardzo miło z twojej strony. A dobra, jak tak to... Chodź się spieprzaj mi stamtąd. Zaraz będzie ci narzekać, że znowu gubię wodki i w ogóle. Jak leci? Nie słyszę. Oj, fajny motyw, naprawdę bardzo fajny motyw. Czyli 19 godzin zajęło mi pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział ponoć jest najdłuższy i także czwarty rozdział jest najdłuższy. I mój kot chce wyjść? Nie chce wyjść. Dobra, to chodzimy sobie tutaj. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Od razu wiedziałem. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. Okej, no i tak też zrobimy. No to skaczemy do Iberiona i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Czy jest tutaj w ogóle coś ciekawego? Elitarny strażnik świątynny Shaun. Ciebie nie kojarzy, porozmawiajmy z sobą. Witaj przybyszy, nazywam się Shaun, pokorny sługa świętego. Jestem pomocnikiem Iberiona, wydaję także polecenia. Jeżeli szukasz pracy, zgłoś się do mnie. Oczywiście. Na czym polega twoja praca? Służę Iberionowy, opiekuję się świątynią, dbam o drobne sprawy. Pewnie dużo z tym zamieszanie. Nie jest tak źle, palę ziele, aby uspokoić mojego ducha. Czy bracą ma dla mnie jakieś zlecenie? Oczywiście, że tak. Zginął nasz badacz, dosyć stary, brotaty mężczyzna. Był alchemikiem. Kilka dni temu Iber zlecił mu zbadanie dziwnych miejsc na bagnie. Jednak do tej pory nie wrócił. Spróbuj go odnaleźć. Na bagnach mówisz? Jakie masz dla mnie zadania? Sprawa jest dosyć prosta. Podczas wieczornego czuwania jeden z nowicjuszy okradł świątynię. Zebrał rudę swoje bracia, a ze skrzyni Iberiona wziął pewien pierścień oraz amulet. Musisz je odzyskać. Gdzie niby jest ten nowicjusz? Świadkowie mówią, że uciekł na bagno, tam go poszukaj. A jeżeli będzie sprawiał problemy, to możesz go zabić. A to świetnie, sprawia problemy, zabij go. Pyskuje, zabij go. Nie chcę oddać pieniędzy, zabij go. No po prostu to jest jedyne słuszne rozwiązanie na te wszelkie sytuacje. A, czekaj. A myślę, że ci mogę zabrać wszystko. Witaj, mistrzu Iberionie. A, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu
Będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu, skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Okej, dobra, a będziesz miał jeszcze ten? No fajnie, że możesz go poinformować, że jeszcze nie znalazłeś, tak? Ale coś mi się widzi, że możesz tutaj mieć bardzo interesujące rzeczy. Oczywiście wytryb się złamał. Czyli dwa razy w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Nie mam wytrychów. No świetnie. Jeszcze się wkurzy, to zaraz wezmę sobie kartkę. Dobra, czyli raz, dwa, raz, 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 dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. I co tutaj masz? Trochę rudy, zielska, smażone mięso, mana życia. No, niby coś się tam opłacało, ale to nie jest nic jakoś szczególnie dobrego. Witaj nieznajoma, witaj skazanczy, jestem Natalia, jedna z kobiet Iberiona. Na czym polega twoja praca? Dbamy o to, by wizje naszego mistrza były intensywne. Oprócz tego razem z Hani troszymy się o jego potrzeby. Czy znaje Śniącego? Oczywiście, należy teraz do Bractwa i wszystko, co robię, jest ku chwale Śniącego. On w zamian za naszą pomoc uwolni nas z tego więzienia. Czyli kobiety też mogą dołączyć do obozu? Tak, jednak na trochę innych zasadach. Nie możemy przynależeć do żadnych kas, a naszym jedynym obowiązkiem jest służyć Iberionowi. Pozostałymi rzeczami w obozie zajmują się mężczyźni. Kim byłaś, zanim trafiłaś do kolonii? Byłam zielarką z Korinis. Mieszkałam razem z moją mentorką i nauczycielką Sagittą w jaskini w lesie. Farmerzy nazywali nas wiedźmami i oszustkami, jednak w razie potrzeby przypominali sobie o naszych leczniczych ziołach. Niestety pewnego razu moje losy nie potoczyły się zbyt dobrze. Ojciec Onara, mieszkający na farmie posiadacza ziemskiego, dostał ataku serca. Jego rodzina i pomocnicy od razu przyprowadzili go do mnie. Chciałem przyrządzić mu specjalną miksurę ze serafisów i rdestów polnych. Okazało się, że w moich zasobach zabrakło dwóch serafisów i miksura okazała się wadliwa. Sagity nie było wówczas ze mną. Wyruszyła z samego rana do lasu nazbierać nieco grzybów. Nie byłam w stanie uratować starego Onara. Zmarł po chwili. Jego syn oskarżył mnie w mieście o otrucie go i reszty może się sam domyślić. Sagitta została sama i wciąż pełni rolę wielarki. Założył się, że wciąż nie może pozbierać się po utracie swojej jedynej przyjaciółki. Rozumiem. Dość taka głębsza historia. Też macie tutaj kuferki, ale nie no. Nie będę was okradał. Kim jesteś? Nazywam się Hani, jestem jedną z kobiet do jaśnie oświeconego. Tu w Bractwie żyje się nam naprawdę dobrze. Mamy wszystko zapewnione i inni skazancy traktują nas z szacunkiem. Jak trafiłeś do Bractwa? To proste. Po prostu Gomezowi znudziła się moja egzotyczna uroda. Zostałam oddelegowana tutaj w prezencie. Bractwo prowadzi intensywną wymianę handlową z magnatami. Gomez tylko płaci rudą i to i z towarami zewnętrznego świata. Czasami płaci też kobietami. Jak trafiłeś do kolonii? Pochodzę z dalekiego południa, z jednej wysp południowych. Moja wyspa, w przeciwieństwie do innych regionów, to jedna wielka dżungla ustana ruinami. Tam też się wychowałem. Należałem do tak zwanego plemienia burzowych kruków. W mojej rodzinie nie ma żadnych mężczyzn, tylko same kobiety. Jeśli nas jest nas naprawdę wiele, atakujemy miasta portowe i wybrzeża gęsto zaludnionych wysp, aby zdobyć jak najwięcej łupów. Nazywają nas paniami harpi, dowodzimy tymi stworzeniami i to my dzięki zaawansowanej magii przekształciliśmy nasze siostry w te stworzenia. Wiele harpi uciekło nam i teraz ten gatunek jest powszechnie znany na całym świecie. To ciekawe, byłem ciekaw jednak. Hej, nie przerywaj mi. Zaraz dojdę do tego, jak trafiłem za barierę. W
pewnej burzowej nocy postanowiliśmy najechać w Bakare, świątynne miasto położone w Warancie. Okazało się jednak, że cała pustynia została włączona do Myrtany i wszędzie roiło się od strażników królewskich. Podobno po klęsce Gelora i Lukora podporządkowali sobie całą pustynię. Gdy tylko przybyłyśmy do Bakareszu, armia paladynów i gwardzistów już na nas czekała. Zabili wiele moich sióstr i zatopili wszystkie nasze łodzie. Tylko mi i paru moim siostrom udało się przeżyć. Rzuciłam broń i poprosiłam paladynów o litość. Nie chciałam skończyć z konsekrowanym mieczem w brzuchu. Na szczęście ulegli mojemu urokowi i postanowili zabrać mnie do stolicy pod osąd króla. Reszta moich sióstr także przeżyła. Zostały oddelegowane do innych warańskich miast jako prezent do gubernatorów. Robar zamknął mnie w lochu, a po jakimś miesiącu zdecydował mnie wysłać do Korinis jako prezent dla Gomeza. Mówi, że moja egzotyczna uroda z pewnością wywrze na Gomezie wrażenie i będzie przysłał większe ładunki rudy. Tak oto trafiłem tutaj. Bardzo ciekawa historia. Tak, mam dość ciekawą przeszłość. Jednak tutaj nie ma znaczenia. W obozie na bagnie każdy jest sobie równy w tych kwestiach. No, nie powiem, że dość ambitnie. Naprawdę dość ambitnie. Ciekawa historia, ale tutaj znowu wyspy południowe. Wyspy południowe, wszystko zajęte przez Robara. To nie mój. No, Robar, jego ambicje. Oraz rozrostu Imperium. Pomóc i ten. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, Goran. Chcę coś kupić, oferuję ten, co tutaj mam. Amfora, czysty alkohol, aha. Czyli nic ciekawego niestety, nic ciekawego. Od razu wiedziałem, że... Dobra, no to chodźmy jeszcze do tego tutaj handlarza, bo mamy tutaj i tak u niego jakieś zadanie. A sobie przynajmniej kilka rzeczy posprawdzamy. Mam dostawę od Emanuela, o dzięki. Pozostaje kwestia wynagrodzeń, no ile ci z ten? 337? 307. Dobrze, masz tu rudę. Włożyłem wszystko do skrzynki, żeby Quentin nas nie przyłapał. Okej, dobrze. Ale to faktycznie tyle było. Handel Emanuela. Aha, Emil kazał mi zanieść towar do jakiego patrosa w pracy. Mam odebrać i zależy od wysokich cholera, ile to było. Zaniosę towary patrosowi, teraz muszę się rozliczyć. Aha, a to chyba było 367. Nie no, jestem po prostu ciekawy, jak to się rozwinie. Ty mi możesz ten. Przyszedł, proszę. Zawsze tam 30 bryłek do przodu, więc... Ty mi nic nie powiesz. To jakby tutaj by to zrobić wszystko ładnie, pięknie, wspaniale i jeszcze lepiej. Dobra, no to wróćmy się w stronę Lestera. O stronę Lestera postaramy się wejść na bagna. Żeby przejść się wzdłuż bagien jak najdłuższą trasą i poszukamy tych... tego pewnego alchemika i tego złodzieja nowicjusza, nie? Jeśli myślisz, że... Wykonamy przy okazji dwa zadania od pomocnika Iberiona. Ale nie chciałbym. Może nawet zleci nam kolejne zadania potem. Tak myślę. Dobra, ale tutaj to nie ma zbytnio nic. Kurej, serio, będziesz tutaj tak szedł? Zacznij pływać po prostu. No, dobra. Dobra, ale teraz powinno się teoretycznie dziać dużo i nie powinniście marudzić, że mało się dzieje na odcinkach, bo teraz połknęły się pewnie jakieś nowe zadania z drugiego rozdziału. Za to niestety ja muszę pozbierać. Ale to będę w większości robił cięcie, ale też nie zdziwcie się, jak odcinki będą krótsze mimo wszystko. Jak odcinki będą mimo wszystko krótsze. A Balnetbek. Czekaj. Tylko uważaj, żebyś nie skrzywdził. Nie skrzywdzę, nie skrzywdzę. Dobra, tutaj jest malutka ekspedycja. Nowicjusze Balor. Coś może wiesz na ten temat? O, ciekawe.
Nie wiedziałem, że tak można ten... To ja przechodzę po kolejną dostawę. A może faktycznie nie może, tylko to jest dodane? A nie będę się na to zastanawiał, po prostu idziemy zabijać błotne węże. Bo tylko to mi tak zostało. Okej. Ktoś tam chce mi pomóc. Okej. No jak najbardziej jestem na tak 165 doświadczenia, to jest sporo i wow, te skóry są też naprawdę sporo warte. Dużo tych krwiopijców tutaj jest, tak? Gdzie to jest wejście do tej chaty? Spokojnie, wygrał! Okej. Nie wiem, żeby nam tutaj nie przeszkadzało zbytnio. Dobra, robimy zapis i porozmawiajmy z tym kolesiem, bo pewnie on jest tutaj do zadania. Skład uciekinier. Kim jesteś? Uciekaj z bractwa, zabrałem ze sobą moje skarby. Tak, moje skarby. Co to za skarby? Moje tylko moje, odejdź. Moje tylko moje, odejdź. Oddawał kradzione artefakty. Moje to. Chyba do reszty cię odbiło. Gin niewierny. Facet ma dość! Okej. A dobrze, ty się tam przyglądasz temu wszystkiemu. To fajnie. Pierścień opętania i... Teraz stary duch ten. Okej. Masz na sumieniu jednego z naszych. Jeszcze jeden taki wybryk i trafisz do piachu. Co tu robisz? Czy pozwoliłem ci się do mnie odezwać? Tylko żartuję. Te cholerne świry zaczynają mnie już denerwować, dlatego tu jestem. Nie odzywaj się do mnie. Módl się o łaskę śniącego. Twoje zadanie jest szczególnie ważne. Przy tych ludziach można w mig zwariować. Nic dziwnego, że mieszkają tam sami wariaci. Jestem Szrat, nowicjusz pierwszego stopnia. I będę nim już do końca życia. Chciałbym dołączyć do bractwa. Możesz mi pomóc? Chcesz tu zamieszkać? A ja zastanawiam się właśnie, jak stąd uciec. Moglibyśmy przemierzyć całą kolonię, odciążyć kilku frajerów z ich gotówki, zebrać trochę rudy. Co ty na to? Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale sobie pozwolę otworzyć tą skrzynię. I piwo i pochodnia, no naprawdę. Dzięki tej skrzyni wzbogaciłem się. O miliony pieniążków. Dobra, no to możemy tutaj poczyścić całutkie bagno. Ale szczerze powiem, że 15 poziom w pierwszym rozdziale to jak najbardziej jest to możliwe, naprawdę. Popatrzcie, że jeszcze tam wszystkich zadań nie wykonałem, tak do prawdy. A także są jakieś tam orkowe tereny do wyczyszczenia. Nawet nie tylko orkowe tereny. Co tam jeszcze było? Cmentarzysko orków. O właśnie, cmentarzysko orków do zrobienia. Kurde. Już tutaj idę do ciebie. Ej, no skryty taci. Potrafię naprawdę gdzie przypalić, co? Dobra, gin. Potrzebuję punktu doświadczenia. Mam 20 punktów nauki. To sporo. To naprawdę sporo. Aj, zioł uzdrawiająca. Tutaj jest znowu jakaś ten czarna tabliczka. O co chodzi z tymi czarnymi tabliczkami? Mam wrażenie, że to będzie naprawdę bardzo ważne do jakiegoś tam zadania. Potem. No, mam takie nieodparte wrażenie, że to będzie naprawdę bardzo ważne. I tutaj jest kolejna czarna tabliczka. Naprawdę zaczynaj mnie to zastanawiać. Dobra, chodźmy tutaj tego... pełzacza dobijemy. Węża błotnego, jakiego pełzacza. Myślę, to nie ten potwór. Mylisz już. To halucynacje. Dobra. 160, kolejna skóra. A tutaj jest ten, że można wyjść tutaj na brzeg? Można tutaj wyjść, ale już tutaj nie ma nic, nawet roślin. Okej, dobra, w porządku. Nie no, tak daleko nie będziemy tutaj. A to ciekawy było. Błądzik. Znaczy błędzik.
Dobra, wyskakuj właśnie z tej wody. Wskakujemy sobie tutaj dalej. No, na pewno to jest jakiś ten bardzo ważny do jakiegoś tam zadania będzie. Notatki alchemika. O właśnie. O coś takiego mi chodziło, nie? O coś takiego mi właśnie jak najbardziej chodziło. Zaraz sobie przeczytamy te notatki, tylko zabijemy sobie tego węża i zabijemy te kropice tam. Dobra. Jakoś to poszło. Tylko ten kropice tam naprawdę u samej góry się zbugował. Aj, to mnie najbardziej martwi. Okej. Ognisty pocisk. O, tak. Nic nie musiałem robić. No. Dobra, no to sobie zbierajmy roślinki. To będzie naprawdę bardzo, bardzo kluczowe. Zresztą dostałem jakąś tam poradę właśnie od pewnej osoby, że bym jak najwięcej zbierał roślin, nie wypijał wszystkich mikstur od razu, bo mikstury zwiększające statystyki można ulepszyć. I to jest bardzo, bardzo ważne. Żebym po prostu zbierał rośliny i miał z czego robić potem ulepszenia, jak same mikstury. Tylko jednak moja pamięć do ników nie jest zbyt dobra i niestety nie pozdrowię cię. Bo nie pamiętam twojego niku, ale bardzo, bardzo dziękuję ci za radę. Tak samo jak mówiłem już nieraz, że daliście mi radę odnośnie gotowania, że się opłaca gotować, bo można dostać punkty doświadczenia. Właśnie z tego względu i będziemy się w to bawić. Oczywiście lista długów, zapiski magnata, ścierwojady, testu czas. Dobra, no to moje zdolności łowieckie, plan poprawy, notatki alchemika. Zauważyłem, że po bagnie krąży także inny badacz. Okazało się, że to Stech, jeden z naszych nowicjuszy, ustalił, że na tych terenach mieszkała jakaś rasa. Byli wyjątkowo rozwinięci, posiadali własne pismo oraz kult. Stech uważa, że byli to ludzie, to... A ja jednak uważam, że odpowiedź znajdę dopiero w jaskini... W jaskini na wzgórzu? Brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Ej, no naprawdę mnie teraz to zainteresowało. I to tak bardzo, bardzo. Ale dobra, no to chyba teraz poświęcimy troszkę na exploring właśnie bagien. A zaraz sobie te zadanie poogarniamy. Czy trzeba wszystko zabijać, bo jednak punkty doświadczenia. Bym się nauczył kolejnego ten stylu posługiwania się bronią jednoręczną. Mam nadzieję, że bym mógł się już pomalutku uczyć broni dwuręcznej, bo obiecałem, że będę grał pod broni dwuręczne, ale... nie wiem, czy nawet będzie mi się chciało bawić się w broni dwuręcznej, jak już w jednoręcznej. Znaczy, w jednoręcznych jestem tak przypakowany i no po prostu przyzwyczajony znowu, nie? A mogę mieć tylko nadzieję, że w kolejnej modyfikacji będę miał możliwość wyuczenia się, posługiwania się bronią dwuręczną bardzo szybko. Znaczy, będę miał taką opcję. I wtedy pogram pod bronię dwuręczne. Dobra, tutaj są jeszcze kropice i godzina już jest taka późniejsza, to potem będzie gorzej, bo film będzie no dość taki przyciemniony na YouTubie. Gorzej będzie z rozjaśnieniem tego. Potem nie przesadzić, chociaż i tak mam wrażenie, że rozjaśnienie filmów jest częściowo trochę przesadzone u mnie. Powinienem chyba bardziej się pobawić gammą, kontrastem, żeby jakiś uzyskać bardziej zadowalający efekt właśnie odcinków. Ale po prostu naprawdę ciężko mi jest to dopasować, zawsze albo przesadzam, albo potem jest to naprawdę bardzo, bardzo niefajne. Kolejna czarna tabliczka. Naprawdę masa jest tego. Nie wiem, to jest chyba szósta czarna tabliczka, coś w tym stylu, nie? A nawet może tego więcej mam. No, przestań latać. Jeszcze nie potrafisz latać w kropicy, który lata w innym miejscu. Dobrze bez zmiany, bardzo dobrze, jestem dumny. Dlatego myślę, że trzeba cię nauczyć posługiwania się bronią dwuręczną. Znaczy, jednoręczną na wyższy poziom.
Hansom, zacznij ze mną rozmawiać. No, zacznij. Nie masz żadnej opcji dialogowej. Myślałem, że drugi rozdział to może jakieś zadanie, czy coś lub stylu by miał, ale... Widzę, że raczej tutaj na Bagdad nie ma nic ciekawszego. Dobra, no to... Bagdad chyba zostały już wyczyszczone, te czarne tabliczki pozbierają wszystkie. Mogę się założyć, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. W jaskini na wzgórzu, tylko o jaką jaskinię ci chodziło, co? To się już więcej nie powtórzy. No właśnie, o jaką ci jaskinię chodziło na wzgórzu? No nie wiem, ale mam nadzieję, że się przekonamy za niedługo, ale to byłoby na tyle z mojej strony, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.